Kamińska Beata. Na pustyni. Choć kuszą rzeczy namacalne, każdego dnia w czynach lub myślach i namawiają, szepczą, syczą jak szatan, co kusił Jezusa na pustyni, to lepiej się wyprzeć i zaprzeć siebie, bo nie tylko tym chlebem człowiek żyje. Praca, obowiązki zazębiają się i poruszają trybiki monotonii i rutyny. Lecz nie można poświęcać się tylko im, bo pokłon mamy oddawać w każdej chwili jedynemu Bogu. W myślach i czynach często próbujemy, co by było gdyby. A może dotknąć zakazanego? Przecież Pan mnie obroni, bo jest miłosierny. Błąd. Duży błąd. Świadomie nigdy nie wystawiajmy Pana na próbę. Te trzy pokusy na pustyni życia naszego dają lekcje dla nas. Kto ma uszy, niech słucha. Kto ma oczy, niech czyta, bo z obfitości serca mówią usta moje. Pan dał za przykład siebie samego i kto będzie mu wierny i nie zwątpi w niego, temu pobłogosławi. Panie, spraw, bym nigdy się nie zachwiała i nie dokładała Ci ran, bo chcę, byś odtąd był zawsze na pierwszym miejscu. Wszystko z Tobą, Panie, a nic bez Ciebie.